pytał pan pracowników o to, czy badały pod ich adresem komendy opisane przez samą Trybunał Polską, świat włosy i bały. Wiem, że dostał pan potwierdzenie. Czy wspomniał pan o tym, że pracuje pan z prawnikami nad pozwem? No i jakie jest założenie? Liczy pan, że te osoby przed sądem zmienią zdanie? Nie będę tych insynuacji komentował, że państwo rzeczywiście w tych rozmowach z pracownikami taki temat był podejmowany, natomiast bynajmniej nie z mojej inicjatywy. Nie wiem, do czego pani zmierza, natomiast zwróciła się pani do mnie na przykład z pytaniem o to, czy aby na pewno były potwierdzone badania lekarskie. Ja przypominam, że to są pytania do kierownika jednostki, do mojego szefa, a nie do mnie. Natomiast chcę pani powiedzieć, że miałem potwierdzone badania uprawniające mnie do tego, by prowadzić samochód służbowy. To znaczy odpowiedź, którą dostałam z biura pracowego, była nieprecyzyjna? Mogę powiedzieć? Proszę. Podstawową sprawą to jest nowe uregulowanie, które weszło nie tak dawno i które w takim sensie zmodernizowało korzystających z samochodów służbowych do przejścia badań psychotechnicznych, no i lekarskich. Przede wszystkim są badania psychotechniczne. Ja też je przechodziłem, bo one odpowiadają na pytanie, czy kierowca mający prawo jazdy, mający prawo jazdy, jeżdżący na co dzień samochodem prywatnym, tak? Nikt mu tego nie zabronił. Może rzeczywiście ma zdolność psychotechniczną do bezpiecznego prowadzenia samochodu szybkowego. I to marszałek Kostrzyniak załatwiony. Nie zdążył przez badań lekarskich, które chyba już teraz są też załatwione. Jeszcze pytanie do pana marszałka Sebesty. Przed tym, zanim tekst się ukazał, próbowałam porozmawiać z panem marszałkiem na temat oceny merytorycznej pracy pana wicemarszałka Kostusia. Odmówił pan rozmowy. Dlaczego? Wtedy było miejsce na to, żeby faktycznie pokazać, nie, że... Nie, bo jest... pani dzwoniła w tym momencie, kiedy artykuł się już pokazał. Przepraszam? No. Co ma pan marszałek na myśli? No. W piątek się pokazał artykuł i ja już czytałem o tym. Nie, panie marszałku, dzwoniłam do pana przed ukazaniem się artykułu z prośbą o rozmowę. Powiedział pan, tutaj cytat, w czymś takim uczestniczył nie będę. To było już po. Nie, to było przed. Ja mam wiedzę, że to było. Dobra, no okej, w porządku.